Kalniaczek 15. Witam. Alat, dobra. Pierwsze co? Chodźcie, kto był wysłuchać. Muzyka leci na 8. Dobra, zostańmy tak jak ten. Teraz będzie nas dobrze słuchać. Nie. Idziemy sobie dzisiaj do drugiego poziomu. Nie. Nie, nie kupują postaci. To później. To nie nasz trzeba dobrze prowadzić. W góry! Jakaś ambitna nazwa. Nie, tylko już mamy. Co? Nie, tylko już mamy. No, piękna jest ta Fiona. To jest poster. O. Dzięki, jestem seksowny. Ja będę jeszcze bardziej. Mhm. Moja Indiana Jones jest bardzo przystojna. W sensie, jako figurka Lego to jest taka przeciętna, nawet jak na tamte czasy powiedzmy, ale Harrison Ford wygląda bardzo dobrze. W sensie, jest świetny aktor. Świetna aktor Indiana Jones to jest. Wiecie co? Boję się trochę tej piątki Indiana Jonesa, która będzie tam jakoś niedługo. W sumie nawet nie wiem, w którym roku będzie, ale wiem, że będzie. Wiem, że jest dalej tak hucznie zapowiadana i że czekają wszyscy. Też czekam. Ale wiedząc, jak wyglądała kryształowa czaszka, to boję się, że to niestety nie będzie dobry film. A ty jak? Ale poszedłem na piątkę Indiana Jonesa. Poszedłem do kina. Poszedłem bardzo. Tak jak na tego FNAF-a film też chcę pójść. To będzie mega. To będzie mega. Dobra, wróćmy do Indiana. Wrócimy do Nepalu. Jest oczywiście pan nazista. Naprawdę? Serio, to jest fabuła Indiana Jonesa. No, filmu. Nie żartuję. To jest moja miłość życia. Marion. Ja ją będę grał. Zaraz wam pokażę fajną ciekawostkę, jak będzie ode mnie uciekał i pozwoli mi to zrobić. Tam się wryj. Co, no. Dobra, daj, ja chcę tą ciekawostkę. Stój nieruchomo. Kurwa, krzesło mi przyjdzie się rozchodzi. Czekaj, stój. Family friendly content. Wychodź gdzieś, gdzie nie ma nic. Ja pokażę ci ciekawostkę. Nie to. To co? Teraz spróbuj. Nie. Chodź tu. Chcę pokazać coś fajnego. Nie wiem, czy to też działa. To działa tylko z tą blondyną, nie? Dobra, to się włączy. Bo generalnie Indiana może ją przyciągnąć batem i pocałować, ale to chyba tylko są. Nawet jest osiągnięcie za to, żeby było śmiesznie. O, ty masz mózg jednak. Teraz dzięki tobie nie stracimy tego tysiąca, co zawsze się straci. Ty jednak myślisz. Tak, zwalaj się. Pieniędzy. Nie chciałem ze swojego stołu rozwalić. O, wszystko rozwalamy. Pochodzimy. Chodź tu. Łej. Ty jednak nie myślisz. Chodzisz na tą stronę. Nie. No chodź. Nie. O. Nie. Tam pochodzimy, tutaj też rozwaliłeś? Aha. Okej. To będzie dosyć długi odcinek, dlatego że będziemy się cofać w jednym miejscu. Bo w tym poziomie można zdobyć bardzo dużo mini zestawu za pierwszą próbą. A tu mam taki. Czego szukasz? Telefonu. A. Dzisiejsze społeczeństwo. Nagrywa i tak nie może telefon zostawić. To jest dużo wolniejszy poziom niż ten ostatni. To jest taki dłuższy. Dużo dłuższy. Nie wiem. Znaczy, on jeszcze nie ma mnie dość, więc jeszcze możemy nagrywać, tak? Przyjdzie taki moment, że nie będzie chciał nagrywać przez miesiąc, ponieważ mam cię dość! Zacznę nagrywać, to będzie powtarzał tylko w kółko. No powiedz, fani na to czekają, fani bardzo na to czekają. Rozjrzyj się remote. Tak. Tak właśnie na to wszyscy czekają. To też szybciej jak po tej starej serii, to groziłeś tym kluczem i chodziłeś za sobą i mnie zabijałeś co 5 minut. Mogę to wchodzić? Co? Nie, poczekaj, bo to... Na górze jest jeszcze... Możesz przejechać! To jest gra dla dzieci. Bo jeżeli są takie odgłosy, to raczej chyba nie. O matko. Tak, przyzwyczajcie się do tego, że mam mentalność na poziomie 10-latka, nie? To taki
ważny punkt stałem. Pociorcy ci krzesło. Dobra. Nie, jeszcze tam na górze, bo... Beczki. O, czekaj, ja się rzucę. Chyba będzie niski taki tutaj. No, jaki kubek. No, kobieta krasnego. Wyskajesz na dwa klocki. Wątpię. To nie Majka. Ej, nie udało mi się zostawić na nim. Będę pierwszy. Za pierwszy, zobaczysz. Zobaczymy, kto wygra ten wyścig. Wow, jest! A, udało się! A wie, wiesz, czego ci się nie udało? O. Idzie przed. Ta butelka idealnie do tego. Dobra, wchodzę teraz, panowie na ziemię. Generalnie fabuła jest taka, że kupujemy Arki Przymierza. Indiana Jones. Bo Hitler generalnie miał obsesję na gdzie bo Arka Przymierza, no myślę, że każdy wie co to jest Arka Przymierza, ale w Arce Przymierza jest legendy, są tablice, które dało 10 przykazań. I to są te oryginalne tablice, na których te 10 przykazań są wpisane. To jest scena, w której ta gra lubi się zacinać. Znaczy jeszcze nie teraz, ale po tej walce. Pora to. Ale dwie osoby ta walka jest super. O, już nie żyje. Nie! Czekaj. Ja chcę. I po walce, nie? To jest moment, w którym gra się lubi zacinać. Dokładnie jak on robi to takie... Spaliśmy jej ten bar. Znaczy, w filmie to było trochę inaczej. To było tak, że ten medalion był taki podgrzany mocno do ognia. Ten chłop w tym kapeluszu wziął to do ręki i się poparzył i to wyrzucił, nie? Tak było w filmie. Indiana Jones to jest inaczej. Dawno oglądałem, to już nie pamiętam. Ja wyjrzałem z Slendermana. Czemu? Najciekawsze tam były drzwi. jak zwracasz uwagę w filmie na drzwi, to z filmem jest coś nie tak, nie? No mówię. Później jest. Ja kocham mieć pistolet w tej grze. No, nie, niech jeden z nas ma, bo to jest naprawdę dobra broń. Nie, serio, jak masz okazję, to bierz. Dobra broń. Piu! Nawet ja ci pozwalam, wykorzystaj, to ja zawsze ci zabraniam. No, już wykorzystałem. No. Na tobie, nie mam kule. Dzięki. Zawsze ci zabraniam brać pistolet, a teraz ci pozwalam. Aż był. A to jest super, ta opcja Indiany, nie? Nawet nie muszę podchodzić. No, halo. Aha, to logiczne, że bierzesz klucz. Gra dla dzieci. A ty! Ja dalej mam... Widziałeś to? Zabrałem sobie inne, ale przez które dalej miałem gdzieś, co? Muka. Tak, musicie mieć. Słuchaj, teraz taki satysfakcjonujący głos mi się wypada. Kurde, zdążyłeś. Surprise, motherfucker. Daj, fizyk. Kurde, pistolet sparowałem. Mam pochodnie. Znaczy, ja tą grę generalnie znam dosyć dobrze. Dzięki mnie skończyłeś w to grać. Spadłem? Spadłem. Weź jedną. On cię zrzucił? Nie, weź jedną pochodzę. A nie było. No już spadła. Dobra, dawaj. Nie, poczekaj, bo ty masz klucz, to może nie wiesz pochodni faktycznie. Zostaw. Weź iść tam na górze. Co? Ja już? No, weź iść tam na górze. I zwalnij to. Możesz już, dawaj, bo mi się pochodzi spalają. Spalają? No. Zrobić na raz, żeby tam nie wracać potem pochodzi. Krótko. Nie? Nie. O Jezu, serio? To blisko było. Okay, to jest w ogóle. Tędy, tu masz skrót. No.
No ale te miejsca dla Indiana są super. Znaczy, ten bat taki zwisający z góry ekranu. A. Trochę słabo wygląda, ale. Ciekawe, jak to dotrzyma. No, ciekawe. O, przez swojego kota. Mam nadzieję, że go nie słychać. Na szczęście mamy na razie dosyć mało czuły mikrofon. To jest i plus, i minus. Jednocześnie. Plus dlatego, że na przykład takich dźwięków nie będzie słychać. Co biedny kot boi? Ciebie? Nie. A to. Ale skilla. W pewnym ekrasie tak chciałeś popisać, jeszcze spadłeś na końcu, nie? Bo. O, nie wpływ, to mi to wpadnie, co wrzuciłeś go. A, ja wrzuciłem klucz? No. Naprawdę? Mhm, nie skąd ja mam. A nawet nie zwróciłem uwagi na to. To specjalnie tak wolno kręciłeś, czy...? Nie, tak po prostu było. Bo normalnie trzymałem. Czekaj, czy to się da zabić? Było powiedzieć, żebym podszedł. Ja się zrobić, bo patrz na to. Masz? A ja się tutaj osłonię. Umieraj sobie. Ej, ja nie mogę skończyć. Chcesz klucz? Nie, ty wiesz, bo ja muszę mieć miejsce na łopatę. Już w tej grze jest trik, że mieć dwie rzeczy na raz. Po prostu jak się coś ma, to ręce i poczucie, tak po prostu daj mu dwie rzeczy. Tu jeszcze wrócimy. O! Tam w tej jaskini, może znacie tą postać, która jest w tej jaskini? To jest oczywiście... O, jest Luke. W tej grze jest chyba 4 czy 5 nawiązań do Star Warsów? 4, bo tak no. W każdym jest jakaś postać, tu jest pierwszy z nich. Of the Complex Saga jest Indiana Jones, więc coś jeszcze. Indiana Jones, a w Indiana Jones jest Han Solo i to dlatego, że Han Solo i Indiana Jonesa gra ten sam aktor. No właśnie, Harrison Ford. I właśnie dlatego akurat te dwie postacie zostały wybrane. A nie wiedziałem o tym niebieskim, że to istnieje, serio. Autentycznie, nie wiedziałem. No jest Indian. Tyle razy... Zgodził się. O, mam patet, masz klucz. No. Wiesz klucz. To już zniknie. Ale klucze są później jeszcze. No, to mam łopatę. Chodź tu. Pamiętasz łopatę? Ty przyjaciel. Chodź. Daj się wpierw walnąć. No to może traf, dziękuję. Nienawidzę. Ja nienawidzę w tej grze łopaty właśnie przez niego, nie? Bo on zawsze mnie... Co mówiłeś? Szmek. Mieszkasz obok. Nie jest trudne, żeby się do ciebie dostać, wiesz? Ja ci nie grożę, ja ci tylko sugeruję. A jesteś silniejszy iść na dół. A no tak, ale raz będzie zagrywał. Co? Jestem pierwszy. No dobra, tylko traf. Łatwo z tobą. Kim ja grałem wtedy? To skoczył specjalnie i nie spadł, to chyba z tobą. Nie. Nie, nic nie wyjść. Żyję. Ale to było piękne, się chciałeś popisać. Tak złe. A, weź pochodnie, bo tam będzie coś zapalić w jednym miejscu lewej. Zapalić? Ej, wiem, czy byś... Widzisz ten taki ten? Nie. Bo to takie żółte. Po prostu nie rzuć, to tylko do tego podejdź. A no nie rzuć. Wybieram bazookę. A już pamiętam dlaczego? No! Dobra, nie właśnie tam proszę, to możemy pół swoich oszczędności. Nie bierz bazuki na razie. Ej, no teraz palę między tekstury, no. No to... Nie rób tego więcej. Zabij mi bazuki. Bazuki jest znaczy, to ją schowaj na razie z nimi strzałem. Jak? Co? B. A, już. Weź kurde. Aha. Ja mam łopatę. A ja sobie widzę. Łopata jest po drodze, jak się będziemy wracać. No bo mówię, to nie może być wszystko. Oprócz czerwonego klocka i tam chyba... Tu czerwony klocek? No.
Te skrzynki pocztowe. No chodź zrobić te metalowe, o czym mówiłeś. Metalowe. Czekaj. Niebieski tam. Kolejny. Skarb. Ja bym będę miał dużo więcej od ciebie. W końcu. Bo to zawsze ja mam więcej pieniędzy, ty masz więcej żyć. No, co? Ustawiam, że nikt nie podchodzi do tej windy, bo to jest zbyt ryzykowne. No, to podchodzę. Jako alpaka. Dobra, ja mam bazookę, ja to wysadę. Co? Mam bazookę, to wysadę. Co? No weź najpierw to wysadź. Bo tu przyjedzie więcej tych bazów i wtedy obaj będziemy mieli bazookę. Piu! No, pochły podchodzi, że no przestań! Nie, 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 tam nie strzelaj, bo nie możemy tego zebrać. Pieniądze, przepraszam. A poczekaj, bo nie strzelaj. Dobra. Mam bazookę na wykończenie, trzeba coś z tą bazookę zrobić. Dobra. Dobra, czułeś na tyle, żeby nie wychodzili to, co dostał. To już jest koniec poziomu, nie? Dobra, dawaj. Masz bazookę? A nie masz bazooki. Skuczłam. To łopata będzie po drodze, to też łopatę. Ty będziesz ich bił łopatą tam, co ci mówiłem, że... Mówisz, że ja jestem. To chodźmy po bazookę. Bo właśnie ją straciłem! Daj. No nie! Weź mi, jestem dwa razy... Tutaj. Nie, ale nie bierz dwóch, bo musisz ty wziąć łopatę w jaskini. Ale na przykład ty spadną. Ten, który zginie, bierze łopatę w jaskini. Dobra. A ten, który zginie z łopatą, będzie musiał po nią wrócić. A ten, który zginie z bazooką. To ma problem! No. Dobra! Jak tam wrócić? Przecież się dało. Pa, pik. Jestem kobietą. Dobra, chodźmy. Zabieram łopatę. Never mind. A, to tędy się wracało. Masz bazookę? Aha. To teraz tak, skup się. Powoli. Najpierw stań tutaj, naprzeciwko tej puszki i oddaj jeden strzał. No, tylko się skup. Że mnie wycelowałem, babie. Boże, to było takie piękne. O, mówię, taka, tylko wyceluj. On mi wysadził siebie. Tylko to rozważ, nie? Normalnie jak terrorysta. Było, a nie ma. Dobra, chodź, bo ten odcinek będzie długi. Dzięki tej akcji będzie długi. O! Nie jest tak dobre jak w Batmanie, ale wciąż. Pamiętasz? Tak.
mam. Tobie to łatwo mówić. Nie zgin. Co ty jeszcze ode mnie chcesz? Co? Znaczy, dosłownie wracamy się na sam początek poziomu. Ale wtedy odcinki ze 100% będą bardzo. Nie strzelaj, właśnie o to chodzi. Po to są dwie osoby. Chodź. Najpierw B wyjmij bazookę. No, B. O, i to przycelmy. Tak, żebyśmy na celu. No. Bo masz. Bo te strzały są idealnie wyliczone, także jak coś dobra, masz? Strzeliłeś raz. Tak. To zignoruj, ja nie mogę zrobić cięcia tutaj. Kto to? Maka. Ja. Dobra, chodź tak, tu. Tak. No spokojnie, będzie na nagroniu. Nie będzie. Yo. Daleko. No, u sąsiada. No. Jak będę wracał, spoko. Dobra. Weź wycelę w tą bramę. No. Matko, że twój telefon prawie to się zepsuło. Dobra. Tamka? Skuter? Nie. Dam ci pojeździć. No to jest sobie, nie wiem, co się chciało. No. Dom. Ty, albo mam pomysł. Jak będziemy stąd wracać, nie? To się nie odzywajmy. Ty tu... Tutaj. Miesiąc minut cię. No chcę. Gdzie jest kolejne? Tu. Patrz tam. O kurde, ale... Ale kurde. No i co jeszcze tą bazuką jest potrzebne? Nic. Nic? Nie! Kurde. Chciałeś mi strzelić. No i co? Karma wraca! Bez bazuczki. Oj, oj, oj. Smutne dziecko. Bez bazuki, ale mam full życia. Smutne dziecko. Smutna żaba, kropka, JPG. Wiesz co ja mam, czego ty nie masz? Ja umiem wysoko skakać, nie pakuję. Nie! Wiecie, kiedy zaczynałem tą serię, miałem nadzieję, że będziemy mieli dużo pieniędzy. Kiedy kończę tą serię, wiem, że to niemożliwe. O! Była jakaś niewidzialna ściana. Fajnie, że ja bez użycia tej barierki tam skoczyłem, nie? Też. Nie, no... Przez jakąś głupią ścianę się zapytałem. Nie. A drugą. To rozwal. Raz. Dwa. Pochuj mi podchodzi pod celownik. No przestań. To był akurat celowy przypadkiem. Jakby... Takie pieniądze. O ja to zrobię. Mam sobie z tego pada, który to zrobi. Nie idź tam. O kurde. Tracisz fioletowy. Łatwo. Wróć. Nie. Ej, to nie cię już zamieć dziura. Nie, to cię nie odrodzi. Musisz wrócić. Weź! Ej, ja skakałem! Jakbyś miał z pół godziny, nie? No spokojnie. Teraz strzelaj w to.
to też możesz zebrać dla mnie, nie? Dobra, nareszcie! Koniec tego poziomu! Boże, jakie to było długie! Ile to czasu zajęło? Z 20 parę minut na pewno, ale ile? Nie wiem. O Boże. Wszyscy Niemcy są przedstawieni w tej chwili bardzo stereotypowo, czyli blondyni z niebieskimi oczami i brwi oczywiście też mają białe. Jakby inaczej. Mamy Marion. Znaczy, moglibyśmy ich mieć więcej, ale wiecie. Są różne rzeczy na tym świecie, na które nie mamy wpływu, prawda, Przemek? Właśnie, Olek. Nie jest tak, że spadłeś 15 razy więcej ode mnie. Ale to z tą detonacją to było super. Tylko wymierz. Ale chociaż Lukę jeszcze. Dobra. Lukę to uratowałem. Ale to tak przypadkiem wyszło. Dobra, chodź. Nie. Co? Nie. Chodź, chowam się. Dobra, okej, okay, on się chowa, więc. No, zostawcie też po sobie w komentarzach, nie wiem, możecie zasubskrybować kanał, możecie też dać łapkę w górę, nabijajcie mi wyświetlenia. Miniaturka będzie piękna, to wam gwarantuję i widzimy się na słońcikach. Nara.